Zawsze miałem pasję do uprawiania każdego sportu. Chciałem zostać kiedyś piłkarzem i zawsze powtarzałem mamie, jak byłem mały. Mówię, mamo, chciałbym zostać piłkarzem reprezentacji Brazylii. Później zmieniło się to we wszystkie różnego rodzaju sporty, a pasja do sportów walki była zawsze. Kiedy przeprowadziłem się do Warszawy na studia, była możliwość trenowania kickboxingu, od razu się za to chwyciłem, od razu zacząłem startować w zawodach i tak poszło. Kiedy przyjechałem na AWF do Warszawy, dorabiałem sobie w pracy na dyskotekach, byłem bramkarzem i kickboxing mi się przydawał. Trochę pojedynków toczyłem, ponieważ byłem zawsze tym bramkarzem najmniejszym. Średnia waga na bramce była 100-120 kg. Na bramce poznałem wielu znakomitych ludzi. Znacie ich ze świata mediów. Na przykład Daniel Omielanczyk, z którym stałem wiele, wiele lat, jest zawodnikiem UFC. Rafał Brzozowski, który wygrał Must Be The Music, który jest teraz gwiazdą popu. Boks jest trochę amoralnym sportem. Trzeba kogoś uderzyć, trzeba kogoś skrzywdzić. Oczywiście ta druga osoba godzi się na to wszystko, ale mimo to jakieś tam wątpliwości nachodzą człowieka. Każdy ma jakieś słabości. No ja kocham boksować i na razie, że tak powiem, staram się łączyć i wiarę, i boksowanie. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie pójdę za to do piekła. Kiedyś było tak, że owszem, jeśli już imprezowałem, to robiłem to na całego. Przerzucałem się z ascezy do imprezy. Natomiast teraz raczej ta asceza jest już u mnie nawykiem i to w stosunku do diety. Po walkach jakoś nie objadam się super mocno i w stosunku do alkoholu, że tak powiem, narkotyków zawsze byłem mocnym przeciwnikiem, także tutaj w ogóle nie ma problemu. Poza boksem zajmuję się sklepami odzieżowymi, Gandzia Mafia shopami i hemp shopami. Jeśli systematycznie występuję i systematycznie walczę, to staram się wyżyć z tego, co zarobię z ringu, a pieniądze, które przynoszą mi inne działalności, staram się inwestować. Trafiła się rola komentatora, bardzo ją lubię, bo lubię oglądać walki. Jeszcze jak mi za to płacą, to się moje szczęście kumuluje. Natomiast rola reportera w tej chwili jest mega ciekawa. Reporter jeździ po całym świecie i on na przykład dostaje zadanie przeprowadzić z kimś wywiad i musi być tam osobiście. Natomiast komentator siedzi w dziupli telewizyjnej i ogląda to tak samo przed ekranem telewizorów jak widz. Bardzo chciałbym być kiedyś reporterem. Wiem o jego sercu do walki, to wiem tylko tyle na temat Tomasza Garguli. Czy to będzie trudna dla mnie walka, to dopiero ring zweryfikuje. Natomiast ja w momencie, kiedy dowiedziałem się, że będę walczył z Tomaszem Gargulą, codziennie myślę o tym, jak go znokautuję i raczej nie myślę o tym, co będzie, jak przegram. Aleksander Wielki kiedyś powiedział, że on myśli przed walką, jak wygrać bitwę, a nie co się stanie, kiedy ją przegra. No i to jest chyba jedyne rozsądne podejście. Mój program to jest boks. Masz swój program jeszcze? Mam swój program. Powodzenia.